Dobra, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, już jedziemy do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy na topie, ale jeszcze troszeczkę musimy pooglądać, co tu się dzieje przy piątku. Bo ja bardzo lubię piątek, bardzo lubię popołudnia w piątek, kiedy ludzie już do domu wracają, wracają na wiochę, do siebie może. No w tych blokach to nie każdy by mieszkał od czasu po wojnie, prawda? Bo to po wojnie, co było po wojnie, to było po wojnie. No proszę Państwa, dość szybko ten blok był zbudowany pod numerem 92, co dokładnie widać. Ale my tutaj linię Kaju sprawdzamy, linię Mysią sprawdzamy, jak ludzie szykują się pójść na mszę, jak ludzie szykują się pojechać na mszę. Tu są korki, tu jest wszystko. Proszę Państwa, stoją. Czyli tak, w systemie jesteśmy linii Mysiej, stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Proszę Państwa, dlaczego stary? Nie w sensie negatywnym, tylko w sensie pozytywnym, bo tak, u Indian tramwaju starego nie będzie, ale jest najstarszy w rodzie. Kto ma księdza w rodzie, tego bida nie ubodzie. Kto ma najstarszego Indianina w rodzie, ten będzie najmądrzejszy, bo ten najstarszy zawsze jest najmądrzejszy i kto go się posłucha, a z niego przykład bierze, będzie najmądrzejszy. Tutaj, jak jesteśmy w tym systemie Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, jest wszędzie źle, proszę Państwa, bo tu mohery dzielą się na starych i na młodych. Na młodych i na starych. I to mają w spadku po tych mafiach żydowsko-watykańskich, bo się wszystko przemieszało i jest mieszanka. Mówimy o mieszance. Nie dajcie się mieszance. Nie dajcie się mieszance. Ani Hannie Gronkiewicz-Waltz. Ani Hance. Nie dajcie się mieszance. Ani Hance. W bloku nowym zamieszkajcie. Może nawet nowszym od tego, bo ten po wojnie wybudowany był, proszę Państwa. I już gdy jesteśmy tutaj na Żytniej i Solidarności, szykujcie się, kochani, może na mszę. Może już nawet jutro, przy sobocie, może nawet przy niedzieli. Zapraszamy serdecznie. I buziaczki, pozbądźcie się zaglądania, wścibskości, takiej niepotrzebnej ciekawości, a do Biblii idźcie. Do Biblii idźcie, bo ponieważ ludzie nie mają zielonego pojęcia, tu katolicy w Polsce, co to jest Biblia, co to jest Pismo Święte, dlatego nie mając co robić, gapią się wścibsko, gapią się, podglądają wszystko. Jak to Rumunka zauważyła z Poznania, przyjechała z Wałbrzycha, powiedziała, że obcina, obcina. Ja mówię, Ireczek, co ty mówisz? Co to znaczy obcina? Co to znaczy obcina? Obcina to znaczy gapi się jak szpak w P. No tak mówią też. To już może tak, nie to, że obraźliwie, ale w stylu takim spod budki rysiowym. No ale tak mówią, że Państwo. Także stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Stare, niech będzie stare, czyli mądre, czyli najmądrzejsze, autorytatywne. Proszę Państwa, póki co zapraszamy na premierę filmu Krwawe cienie, Bloody Shadows, która to premiera filmu w Kinotece. Odbędzie się w Pałacu Kultury Stalina i Lenina 21 kwietnia i 22 kwietnia o godzinie 21:30. Mamy bilety, bilety można kupić. Zapraszamy. Buziaczki i proszę jeść kaczki.